Witam Was serdecznie. To jest mój kolejny specjalny odcinek z serii MotoGP. Także tutaj Wam pokażę, jakich mamy tutaj zawodników z serii MotoGP. No i tutaj właśnie w 2018 roku, że tak powiem, jeździli tacy zawodnicy jak Marc Marquez w Repsolu, Dani Pedrosa, Maxi Biaggi, to jest mój zawodnik, ja sobie go samego robiłem. Andrea Dovizioso, jak zauważyliście, jest on na owiewkach Ferrari. To jest wersja właśnie z modem. Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Iannone, Alex Rins, Alex Espargaro w Aprili, Scott Redding, Paul Espargaro, Bradley Smith, Joan Zarco, Chrin, jakoś on właśnie tak się nazywa, Karl Crutchlow, Taka Nakagami, Daniello Petrucci, Jack Miller, Franco Morbidelli, Thomas Lutti, Tito Rabat, Xavier Simon, Alvaro Bautista, Karl Abraham. To są właśnie lista zawodników, jeśli chodzi o MotoGP. Dalej, co tutaj mamy? Jeżeli chodzi o moją kustomizację swojego zawodnika, czyli pokażę od razu hełmy. Jak widzicie, od razu jest zmiana. Od jedynki myślę, że zaczniemy. Tutaj mamy tego. Ja sobie po prostu powgrywałem różne. O, tutaj mamy tego Venoma, taki hełm. Taki kask, co ja gadam, kask. Tutaj mamy HJC. Tutaj właśnie są z firmy HJC. Arai. Z Monstera. Jak widzicie sami, to jest właśnie wersja modu, która właśnie umożliwia nam takie dodatki właśnie względem MotoGP i modyfikacją w ogóle w tej grze. Tutaj jest fajny taki kask z Nolana Red Bulla. Jest sporo fajnych tutaj kasków. Na przykład OT ja bym się już zmodyfikował na inny. Tu jest fajny kask. Red Bull. Proszę. O, właśnie, to jest marka Marqueza. Ten też jest fajny Red Bull. Chyba ja nawet go sobie wziąłem, jak sobie pamiętam. Nawet chyba tak. Tak, dokładnie, tego Red Bulla nawet mam. Tutaj mamy rękawice. Ale tu w rękawicach to... no, nie ma chyba takiej zmiany. Bo jedna była taka zmianka tylko, że mieliśmy rękawice od kogoś. Jak sobie, kurde, sobie nie przypominam. Nie, na pewno obuwie były właśnie zmienione.
CD są nawet fajne. Te pomarańczowe na przykład. Lubię akurat do mojej, że tak powiem, Hondy. Dostosowane odpowiednio. O, właśnie wiem. O, tutaj mamy buty Marka Marqueza. Tutaj mamy kolejnego zawodnika. Tutaj mamy od Alexa Marqueza. Tu mamy od Andrea Dovizioso. Na przykład 04. Ale tutaj nie będziemy nic zmieniać. Także pokazałem, jaka jest, że tak powiem, lista zawodników. A teraz przejdziemy do listy zawodników z serii modu 2019. Także zobaczcie sami. No, a tutaj mamy właśnie MotoGP 19, listę, że tak powiem, zawodników względem właśnie tej wersji moda MotoGP 19. Możemy od razu tutaj przejść do listy zawodników. Marek Marquez to był już właśnie w Repsolu. Tutaj mamy Jorge Lorenzo, już tym teraz w tym roku 2019 już jest w Repsolu, już nie w Ducati. Maxi Biaggi to wiadomo. Andrea Dovizioso bez zmian. No tam miałem właśnie team Ferrari, jak żeście zauważyli. Tutaj już normalnie oryginalny Lenovo. Daniele Petrucci też przeszedł właśnie do Ducati. Valentino Rossi bez zmian. Maverick Vinales także, ale tutaj już jest z numerem 12, bo wtedy miał 25. Alex Rins, on już jeździł w Suzuki. Joan Mir, to jest właśnie nowy zawodnik w Suzuki. Jack Miller, Francesco Bagnia, to jest też nowy zawodnik. Javis Szachrin. Kurde, ciężko mi to wymówić, właśnie tego jego nazwisko w ogóle. Miguel Oliveira. Karl Kraczmoł. Taka Nakagami. Paul Espargaro. Joan Zarco, tym teraz w teamie KTM-u w Red Bullu, bo wtedy jeździł Yamaha Monsterem. Alex Espargaro, Andrea Iannone, Tito Rabat, Karel Abraham, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, najmłodszy zawodnik jeżdżący w MotoGP. No i właśnie to jest ostatni zawodnik. Także ta wersja ma trochę mniej zawodników, ale za to oficjalne zespoły, prawda? Także myślę, że już zakończymy ten odcinek właśnie na właśnie temat tego modu. Także później będzie też, myślę, że dogram taki odcinek, że jak się wgrywa te mody do instalacji gry. Także do zobaczenia.